ma go! Gdy drogi zaprowadzą was w Góry Sowie, a może już tutaj kiedyś byliście, to przyjrzyjcie się okolicznym skałom, szczególnie wokół Wielkiej Sowy. Przystańcie, wsłuchajcie się w dźwięki wokół nich. Może usłyszycie dźwięk rogu? Albo lepiej nie. Nie, bo to nie wróży niczego dobrego. Winny temu jest pewien nadzorca leśny, żyjący na początku XVIII wieku. Kracer, bo tak się nazywał, był wielkim awanturnikiem, który nad wyraz sumiennie wypełniał swoje obowiązki. Przeganiał ludzi z lasu, wszczynał awantury i nie stronił od alkoholu. Był najbardziej znienawidzoną osobą nie tylko w leżącej u podnóża gór Bielawie, ale na całej ziemi dzierżoniowskiej. Ponieważ chodził ubrany w zielony uniform, nazwano go Zielonym Myśliwym. Słyszycie? To chyba on. Lepiej uchodźmy stąd szybko do domu. A co tu sobie panienki wyprawiają? Maliny zbierają? Ja wam dam malinobranie! Zerwij jeszcze to zielone. Na ból brzucha dobre. A pamiętaj, co rusz jeszcze to zioło z boku. Na niemoc wszelaką dobre. Córciu, dam jeszcze dziurawiec. O, na razie wystarczy. Córuś, odpoczynaj.
chrustu na opał mamy już sporo, a te zioła to prawdziwy skarb. Teraz mam już ni zima, ni choroby, nie straszne. Won mi z lasu przybłędy! Nie i nie zbierać, to nie wasze! I to do was nie należy! I żebym was tu więcej nie widział! Kaczmarko! Piwa tylko żywo! O! Widzę, że panna wodzi oczami tam, gdzie nie trzeba. Tu przed panną siedzi prawdziwy mężczyzna. Powiedz tylko słowo, a pół lasu stóp twego złożę, a w karczmie nigdy nie zabraknie dziczyzny. Zapuszczaj! Coś panna taka narowista. Daj się na schadzkę namówić. Zostaw ją, bo jest trzyma! Cicho się, kmiotku! Panna prawie pierwszeństwa zawsze będzie! Ha, kmiotki! Nawet we dwóch rady mi nie dacie! Żebym cię tu więcej nie widział. Taka jesteś! Ale mi te liście przeszkadzają. Skończyła się nasza udręka. Teraz w górach na pewno będzie ciszej i spokojniej. Bo róg pochowano razem z nim. Chociaż przyznam, że tak nieswojo cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia, nie? Nieprawda, Marian! Nie czujmy się z tym źle. Ja uważam, że to kara, jaką Bóg na niego sprowadził. To odwet za wszystko, co nam zrobił. W takim razie... Niech w całych górach zapanuje na zawsze spokój. Teraz już nikt nie będzie się bał tego leśnego potwora. Marian, obyś ty tego w złą godzinę nie wypowiedział. I wypowiedział! O!
Niefrasobliwie tak gadać, gdy ziemia święcona jeszcze dobrze nieboszczyka nie przyjęła. Radość mieszkańców okazała się przedwczesna. Raban zrobił. Kracer? Przecież już kilka tygodni, jak go zakopano. To nie słyszałyście, że już kilka razy go widzieli? Że straszy? Mówią, że jak ktoś zobaczy piórko z jego kapelusza, to go zaraz widmo najdzie. Bójdy pleciesz! Mało to piórek lata po... Co zaś? Ależ kto? Kracer. Jak to możliwe? Przecież on spęczył sobie kark. Widziałem jego grób. Panie burmistrzu, to co pan widział to jedno. A to co teraz widzą mieszkańcy to drugie. On powrócił jako upiór. Już kilka osób prawie na śmierć wystraszył. Ludzie boją się o swoje życie. Panie burmistrzu! Panie burmistrzu! Kracer! Widziano go w górach, w Bielawie. Dziś po południu w Dzierżoniowie. Po ratuszu biegał. Nic sobie z dostojeństwa pańskiej funkcji nie robił. Musimy coś zrobić z tą zjawą. Tak nie może być. Kracer na bielawskim cmentarzu pogrzebany. Tak więc i bielawianie radą powinni służyć i pomóc w kłopocie. Tylko jak? Konceptu żadnego i ja nie mam. Jest jedna rada. Choć może nie być godna stanowiska burmistrza. Do Bielawy trupa wędrownych kuglarzy przybyła. Jutro na targu będą sztuczki swe przedstawiać. Wiele o nich słyszałem. A najstarszy z nich, mistrz Jakub, uroki potrafi odczyniać i upiory odganiać. Więc może... Co stawisz, panie Bartu? Na pieniądze!
Szukam mistrza Jakuba. Czarno, to widzę. Mistrz Jakub, to ty? Ja, a kto pyta? Jestem burmistrzem Dzierżoniowa, ale o mieszkańców wszystkich okolicznych osad się troszczę. Słyszałem, że posiadasz zdolności, o których głośno w całym regionie. Mam więc dla ciebie zadanie. Oczywiście, jeśli je wykonasz, ty i twoja trupa dostaniecie sowite wynagrodzenie w srebrze, które w sowiogórskich sztolniach jest wydobywane. Uwolnij nas od upiora, nieżyjącego myśliwego kracera. Spodziewałem się tej wizyty. Słyszałem, że was upiór nęka. Mogę tego dokonać. Mam ja mianowicie księgę, tajemnicę Pedomontona, a w niej jest expedite, wyłożone wszystko o upiorach. Bo wiecie, sławetni panowie, upiory to trupy z grobów powstające. Domy nachodzące, krew wysysające, po ołtarzach łażące i świece łamiące. Bo upiór obdarzony jest życiem dwoistym. Jedno życie utraciwszy, drugiego używa. A wtedy nocą śpiące panny i śpiących proboszczków nachodzi. Patrz, tu tędy. A nie, czekaj. A nie przebudziwszy ich, krew słodką ich chłopce. Im więcej jadu za życia, tam ktoś stoi, to nawet w biały dzień pojawić się mogą. A cóż nam wtedy czynić trzeba? Musimy się udać na cmentarz. Wielmożny panie! Trumnę wykopać, głowę motyką uciąć i wsadzić głowę między nogi, a na koniec osikowy kołek w serce wbić. Wielmożny panie! Czy tędy do Bielawy? Na targowisko? I wtedy kracer przestanie być upiorem. Nie ma go! Precz z Moro! Co góry mieszkańców nawiedzasz? Precz duszo nieczysta! Coś z piekieł przeklętych powstała! Na krzyż święty cię zaklinam! Znajdź spokój wieczny! Ziemia i ogień, woda i powietrze, wszystko, co w 7 dni zostało stworzone, zaklinam, niech mocą wspólną zadziała, zgiń i przepadnij, zielony upiorze. Mamy go! Teraz
na pustkowie z nim, albo w góry, pod skałą zakopać. Tylko żywo! Na wielką sowę z nim! Brać go! Żywo! 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 Spoczął zielony myśliwy pod skałą gdzieś u szczytu wielkiej sowy. Po ponad 300 latach nikt dokładnie nie wie pod którą. Od tamtego wieczoru w górach sowych i w okolicy upiora nie widziano. Czasami tylko słychać dźwięki rogu, ale to współcześni myśliwi grają. Chyba. Kiedy jednak znajdziecie się w tych terenach, bądźcie czujni, gdy przeleci koło was bardzo oryginalne piórko.